Witam was, kochani. Wkrótce tryb offline? A, no tak. Witam was, kochani, w pierwszym odcinku z SimCity. Oczywiście SimCity pokazywałem wcześniej, ale to była oczywiście zamknięta beta i się zastanawiałem nad tym SimCity. To było straszne tam, straszne były dyskusje na temat, czy to jest fajne, czy to nie fajne jest. Były te bugi, te problemy z serwerami, nie można było się dołączyć i tak dalej. Ale akurat była promocja na Steamie, ją kupiłem niedawno. Na Steamie, kurde, Originie oczywiście. Także kupiłem od edycji specjalnej, bez dodatku, Miasta Przyszłości. Ale tutaj są jakieś tam francuscy policjanci, jakieś takie motywy. Także coś tu jest. Wasz Powielant jest to miasto, które grałem, no pokażę zresztą, to jest miasto, na którym grałem podczas streama wośpowego Roka. Także udało mi się akurat wbić na ten, także tam do tej, że tak powiem, na to miejsce, na tą krainę i po prostu udało mi się grać z Rokiem. Oczywiście nie byłem tam w jego regionie, no bo nie. Dobra, kochani. Nie chcę nic. Psik. No właśnie. Tak to wygląda. Ktoś tu gra w ogóle w to? Karkut. No właśnie, tutaj sobie Roku wośpową miał. Rzecz, a ja sobie tutaj wośpowym landem grałem. Także tutaj, jak widać, się pobijali też ludzie. Ale nie będę tutaj grał, bo to było po prostu takie granie dla grania. No możemy się przejść po tym mieście tak naprawdę, ale no jak mówię, tutaj nie dziękuję. Tutaj tak naprawdę nic nie ma. Jakieś takie bzdury porobiłem w ogóle. Tak, tutaj była ruda, tutaj w ogóle jest dom burmistrza na tym. Tak, dobrze mówię? Nie, potem go przedstawiłem, tutaj ratusz. Ratusz był w ogóle w tym miejscu. I tutaj kopalnia, i tu jest kopalnia również węglowa, która zasila elektrownię, ale tak to poza tym. No miasto nie podoba mi się, to miasto ma taki tutaj taką rzeczkę przepływającą. No wydaje mi się, że jest to atrakcja. No i tutaj niestety taką rzecz. Ja w ogóle jakby grałem dopiero 3 razy, nie wiem, może mam 4 godziny przegrane w ogóle w SimCity. Także. No, jakby podstawy znam jedynie, prawda? Że potrzebna jest elektrownia, że są potrzebne prąd, ścieki i tak dalej, i tak dalej. No i tam, żeby trzeba się rozbijać. Także nie mam, jak powtarzam, nie mam tej omegi całej. Także nie mogę. Wyłączyłem sobie również właśnie te katastrofy. Ja sobie chciałbym jeszcze ustawić audio trochę. No gdzieś tyle, zastosuj, ok. Także my zajmiemy się po prostu nowym miastem, które będzie tutaj w tej serii. Nie wiem, ile ta seria będzie trwała, ale po prostu postaram się zbudować jakieś miasto. Oczywiście otworzę ten teren, gdyby ktoś chciał grać ze mną. Zresztą ja tu mam Aldaras Region, tutaj ktoś już jest, Lord Sfae. Ale po prostu utworzę nowe miejsce. Liczba miast 3. No jakieś takie nie za duże po prostu, no bo to i tak nie o to chodzi. Liczba miast 7, liczba miast 6, wyspowe. Liczba miast 16 to właśnie tutaj graliśmy. No może tutaj, chociaż miast 16, miast 11. No właśnie nie chcę jakiegoś takiego za dużego, no tak na 5, 7. Tutaj miast 7, o, no właśnie. Także otwieram region Aldarar Yty, jakby ktoś chciał. Dostępne są wszystkie budynki, cheaty, bezstosownych katastrof, to nie. No i dobra, wybierzmy sobie, tu mamy kolej, tu mamy to. Jakieś takie zasobne miary. I bez jakichś takich bzdur większych. Chciałbym. Może tutaj z tym. Tutaj jakieś są dziwne rzeczy. Tu jest w ogóle płasko mega. Jest dużo ropy i troszkę węgla.
No i taki wiatr delikatny, ale... Nie tak. Tu było coś fajnego chyba. No tak delikatnie ze wszystkim. Chociaż to mi się podoba w miarę. Tu jest taki po prostu na wzgórku z tym tym. Tak, zajmiemy to. Jest sporo złóż. Także to będzie taki pierwszy odcinek jakby przygotowywujący. No dobra. Graysmith Ridge. Widzimy się w mieście. Dobra. Kasyno rzymskie. No właśnie, to są takie te dodatki, które tam były. Prawda? Miasta brytyjskie, miasta francuskie, atrakcje. Bzdury, bzdury, bzdury. Dobra, co my tu mamy? Tu mamy most. Jak on, kurde, miał ten most w San Francisco? Jakoś miał nazwę fajną. Dobra, mamy tutaj dostęp. Tędy. Tu mamy dostęp do kolei. Tu możemy ewentualnie przez górę, ale wolałbym na przykład tutaj właśnie są wjazdy do... Aha, przepraszam, nie tutaj. Tutaj. Tu mamy wjazd jedynie na górę. Zastanawiam się właśnie, jak to mniej więcej rozpocząć. Ja sobie tutaj spowolnię trochę ten czas. Tu bym chciał mieć strefę, w ogóle w którą stronę wieje wiatr. Tu chciałbym mieć strefę w tamtą. Tam będzie część... Znaczy na górze bez sensu trochę. Kurde, żeby mieć na przykład tutaj strefę tą... industrialną. Tu na górze. A tu na dole. Tu bym miał strefę dla bogaczy przy wjeździe. Miał strefę dla powiedzmy średnio zamożnych. I tu faktycznie zrobić ten... Kurde. No dobra. Przede wszystkim błąd jaki zrobiłem to było taki, że nie stawiałem alei. Mam 50 tysięcy. Czy ja mogę tu podnieść to? Mogę podnieść nawet. Tylko jak to wygląda z tej strony. No właśnie, tak myślałem, że to tak wygląda. W sensie, no, że... Tutaj tunelem, tu jakieś takie, widzicie, kurde, brzydkie rzeczy się dzieją. Ale żeby na przykład tu zrobić i odnowę. Ale to później. Jak mówię, no to jest taka faza dosyć ważna dla mnie. Tu bym dziabnął tę strefę, mniej więcej tu. Tu by była strefa dla... kurde. Dla bogaczy po prostu. No chcę po prostu duży ten teren zrobić, żeby on był... Żeby tu się mogli ludzie w miarę rozwijać przy tej autostradzie. Tak mniej więcej tu. I potem sobie zawiniemy tak. No i dobra, na razie strefy. Tu. Tu nie można. No i oczywiście ta ulica pójdzie tam sobie też dalej. Jakaś. Właśnie aleja. Jakowaś. No i tam będą jakoś przecinane i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że no to są początki po prostu. No i tak odcinki myślę będą trwały około. Właśnie około 20 minut. Tak mi się wydaje. Burmistrz na dużych zakupach. Tak, burmistrz na dużych zakupach, ponieważ już wydałem większość kasy. No i dobra, i tutaj po prostu jakieś takie strefy. No to jest takie początkowe, jakby mówię, nie? Tu jest na tą stronę jej wiatr, więc zaczniemy z tej strony. Tu się będą robić. Tam jakieś statki, jakieś parki, jakieś takie rzeczy. Tylko za mało towarów. Tu. Coś tutaj mogę zrobić tę strefę. A tutaj tę. I luz. Jak mówię, to będzie wszystko przebudowywane. Ważne, żeby tutaj była ta strefa dla bogaczy. Pogoda dla bogaczy. I ona będzie zakręcała w tamtą stronę chyba jakoś. No i będę sobie stawiał różne dziwne rzeczy. Ten teren tutaj fajnie wygląda. Ale w ogóle bzdurę zrobiłem, bo nie popatrzyłem, gdzie są złoża. Tu jest węgiel. I spoko. Tu są rudy, ale w jakichś dziwnych miejscach strasznie. Tutaj na górę pójdzie, będzie kopalnia rudy. Ropka, nie mamy ropki. Mapa handlu to nie. No to są tylko naturalne, tak rozumiem. Mapa zanieczyszczeń ziemi jeszcze nas nie interesuje. Zanieczyszczeń powietrza też nas nie interesuje. Prądu wody. Wody mamy tu pod dostatkiem. I tutaj coś było, tak? To był węgiel czy... Tak, węgiel. Gdybyśmy zrobili kawałek drogi...
niestety tej, żeby... Chociaż nie. Aleję taką zwykłą zrobimy, mniej więcej tak, żeby postawić tu po prostu elektrownię, znaczy wydobycie węgla. Tutaj nie wiem, szyb naftowy, nie, to jest gdzieś kopalnia węgla, dostarcz prądu, dostarcz wody. Aha, no tak, nie mam nic jeszcze. Jak mówię, ja dopiero to są moje takie początki tak naprawdę w SimCity i jeszcze jakby nie robię tego machinalnie. Mniej więcej wiem, co się gdzieś znajduje. No i właśnie o to chodzi. Powiedzmy, że z tej strony. No tutaj jest to. Elektrownia wiatrowa, elektrownia węglowa, 17 koła, więc niestety trzeba będzie wziąć obligacje. Przepraszam, no tak. Weźmy sobie obligacje. Wszystkie weźmy. Tutaj trzeba zakupy zrobić jeszcze spore. No powiedzmy, że w tamtą stronę wieje wiatr, więc zamiast tej fabryki to będzie tu dostarcz prąd. Dostarcz wodę, woda płynie. Jest ok. Prąd, prąd, prąd. Zamknięty już zatrudniamy. Aha, no oczywiście ja tutaj sobie ten zmniejszyłem prędkość. Zanieczyszczane ścieki. Zanieczyszczane ścieki. O! Kopalnia węgla, no właśnie. Pyk. Dzięki temu na jakiś czas mi to starczy. Kopalnia rudy tam na górę, więc to też już warto by powoli zainteresować się tym wszystkim. Tą kopalnią tej rudy. A tylko jeszcze poproszę mi tutaj wspomóc mnie i powiedzieć, gdzie ta ruda jest. Tutaj. Tak, tu bym sobie walnął. Tak mniej więcej tu. To by była płaska droga, tak? Tak. Dalsza autostrada szła w tym kierunku i tu przez tu, o właśnie, i tutaj piękny tunel, tylko że to jest mnóstwo kasy pójdzie, więc na razie tego nie robię, ale poprosiłbym jeszcze tę kopalnię rudy, tak, to powinno tutaj ściągnąć to. No, także tu po prostu to póki co, jakby jak jest teren przemysłowy rudziany, że tak powiem, to spoko. To w tę stronę pójdziemy. No i tutaj będą prawdopodobnie jeszcze jakieś póki co tereny przemysłowe. Ci się robią. Jak w ogóle wasze zadowolenie jest? Wzrasta, nie wzrasta? Czemu nie? No tutaj słabo jest, no bo są tereny przemysłowe. Ale chyba wzrasta. To powoli. Macie prąd. Świetnie. Sprzedawaj prąd sąsiadom. Sprzedawaj. No i skład. Tylko żeby skład mieć, to jest tutaj handel. Nie, tu jest hazard. Tu jest handel. Mamy skład handlowy. Idźmy tutaj, kurde. O, dziabnąć. Tylko że musiałbym. Chodzi o to, żeby się jak najszybciej pozbyć tego węgla i tej rudy. Dobra. Zarządzaj dostawami. Eksportuj i eksportuj, żeby jakaś kasa była na początek, no bo teraz mamy tylko 1000 i prawie już całość niestety wykorzystałem tej kasy. Zatwierdzono petycję, zatwierdzono, tu oczywiście te kory będą i tak dalej, bo to jest ta wersja pewnie niefajna. Coś wam trzeba tutaj, czego wam trzeba? Terenów takich. No to dobra, to się tutaj na razie zróbcie. Tutaj jakieś przemysłowe póki co rzeczy, wiatr w tamtą stronę, no to wiem. Bo chciałbym po prostu tutaj mieć teren dla bogaczy, tu ewentualnie jakieś tereny przemysłowe, albo tu. Właśnie kurde, ten tutaj, ten płaskowyż mnie kurde wkurza. To znaczy, jakby on jest, ma za mało miejsca, żeby... żeby być dobrze zagospodarowanym i jest za duży, przez co jakby zabiera mi teren, prawda? Gdyby ten, na przykład tego tutaj jeszcze, tej górki nie było, to by było fajne miejsce, gdyby wiatr w ogóle w inną stronę wiał, to było fajne miejsce na przykład dla bogaczy, że po prostu mają widok na mor. No to jest rzeka tylko, łe? No to bzdury. To mi się nie udał, nie udał mi się mój wykład. Co tam trzeba? Wydobywam
ton węgla, burmistrzu. Czas rozbudować. Zwiększyć wydobycia. Edytuj. Zwiększyć, zwiększyć. Tylko za mało simoleonów, niestety. To kosztuje dychę chyba, tak? Nie, 14. To jest za 200 zeta. To se można postawić tu. Tak, tutaj jest kopalnia. Koal. Koala. No, oczywiście sprzedajemy to. Obligacja, obligacja. No, niestety nie mam tego jeszcze. Tak, tu są te omegi. Tu powinna być ta sprzedaż po prostu pokazana. Tego węgla. Ale nie ma jeszcze. No, na razie sobie... O, tu jest kopalnictwo i tak dalej. Wchodzące, przychodzące. Transakcje miesięczne 75 tysięcy. Dobra, wstaje nowy dzień. Powoli. Jak mówię, to tu będzie dalej rozbudowywane. Tylko właśnie chciałem tak jakby już zacząć ten teren. Fajnie, żeby był. No i to właśnie wydobycie węgla, żeby jeszcze zwiększyć dochody. Tak, oczyszczalnia. Oczyszczalnia idzie tu póki co. Jak mówię, to będą tereny przemysłowe póki co. A tutaj będą jakieś takie... Znaczy to potem wywalę, tylko żeby teraz mieli pracę trochę. Tu będzie ogólnie teren taki wzdłuż... Właśnie nie wiem, czy wszerz. Jakiś ogólnie taki poprzecinany jakimiś jeszcze nie wiem dokładnie jakimi ulicami. Teren dla najzamożniejszych. No, poszedłeś burmistrza, niech będzie sobie tu gdzieś przy tym. Się wszyscy cieszą, tak, cieszcie się. Świetnie. Wszyscy się ucieszyli, jest zajebiście. Natomiast trzeba je nazwać. Nie, no dobra. Grey Smith. Będzie Grey Reed. Ten. Kurde, River. tak. tak, to jest szarorzekowy most. No są mosty dookoła nas. I ta rzeka. No, może nie taka szara, no ale. Ale niech tak będzie. Tak, policję trzeba. Bzdury, bzdury. Dobra, wiem, że trzeba, bo się miasto rozrasta. Ale ja niestety muszę troszkę zainwestować w wydobycie. Bo kurde, nie tak dużo tutaj tego węgla jest. Jakbym myślał, że jest. Ale mamy na razie kopalnię. To nie kopalnię, tylko kurde. Elektrownię. I by trzeba więcej wody. Skąd tę wodę brać? Stąd chyba. Za mało simoleonów. Ile tam trzeba na to? 3,5. Ale zobaczcie, zaczyna rosnąć to wszystko. Te podatki i tak dalej. Także pyk. Jak mówię, ja tutaj nie mam tego dodatku, który fajnie daje tam syntezator. Znaczy ten, co bierze ścieki i przerabia na wodę i tak dalej. Także to jest stare SimCity. Czy stare, dla mnie. Co tu się taka dziura zrobiła w tym? Czemu to jest takie na wklęśnięciu? Ale masaka. Co tam trzeba? Zatkane rury. Dobra, to się robi. No i powoli jakieś opieki medyczne chcą i tak dalej, bo jest dużo osób. Co tu trzeba? Co w chwili? Co? Są tu świetne miejsca dla robienia zakupów. No to rozumiem. Rozumie się samo przez się. Co tam trzeba? Potrzebuję kliniki. Niedużo jesteśmy tylko ludźmi. Zrobię to. Klinika leczy Simu. Tylko, że zanim zrobię klinikę, to będę potrzebował 20 tysięcy. Aha, no właśnie. W tych dodatkach są, kochani, na przykład ta straż pożarna. I tutaj jest właśnie ten francuski posterunek policji. To są te nowości w tej edycji specjalnej. Tak jak kasyna tam. Rzymskie. Eleganckie kasyno. Kasyno z rzymskie szczęście. No właśnie, jakieś takie motywy są. 160 tysięcy. Ale no nie... Jakby... Nie w tę stronę pójdzie to miasto, tak mi się wydaje. Mam tu sporo tych właśnie złóż. Czy sporo? Nie tak sporo. Myślałem, że mam ropę naftową, ale nie mam, kurde, by jeszcze lepiej szło. Mam taką tylko węgla trochę i kurde rudy. No w miarę, no ale to kurde, musiałbym przesuwać cały czas te wykopaliska. Tak, tutaj to. No i powoli to rośnie, kochani.
Miałem jeszcze jedno właśnie ten, jeszcze jedno miasto, ale tamto miasto było takie próbne po prostu. Napaćkałem tych domów, tych stref, jakichś tam kopalni i tak dalej. Tam się uczyłem tak naprawdę. Ja wiem, że tutaj warto by dziabnąć jakiś park, ale zanim potrzebujemy właśnie tej kliniki. Tylko gdzie tę klinikę walnąć? To są chorzy ludzie. Może z tej strony gdzieś, albo tu. Dobra. Zdrowie. Leczy pacjentów. Już zatrudniacie? Nie, no wiadomo, tutaj będzie na przykład taki dostęp ulicowy do tego. Tylko, że tu jest co? Nie. Czemu tu nie mogę zrobić tego? Nie ma... Nie można wytyczyć przez umieszczone budynki. No ale przecież... To nie jest budynek specjalny, tylko zwykły. No właśnie. O, tu można. A tu już nie. Bez sensu. Tak troszkę. Dobra. Te strefy, jakie mamy strefy? Nie no, tu mieszkalne zrobimy. Co prawda ten teren będzie tani dosyć, ale... Co tam trzeba? No właśnie ten policji trzeba, ja wiem. Nie, to jest ten Maximen, nie, dziękuję. No i tak to wygląda, kurde, kochani. Także tam jest to. Dobra, ja myślę, że tutaj na tym na razie wystarczy. Oni niech się tutaj budują. Tu jest klinika, także to będzie spoko. Jak mówię, można dołączać na te miejsca puste do mnie. Do regionu. Czy ktoś tu jest w międzyczasie, jeśli ktoś zrobił? Nie. Chociaż się kurde zastanawiam, czy nie przejąć na przykład tego tutaj. Bo jest i ropa, i kurczę... To woda jest. Tu jest ropa i tu jest węgiel. Ale chyba nie. Zostawię to otwarte po prostu. Można wbijać do mnie. I... No i grać. Ja po prostu tam, jak mówię, no... Będę parę odcinków na pewno nagram z tego. Aldarar i ty. Z YouTube'a. I po prostu można wbijać do mnie tutaj, do regionu, grać ze mną. I już. Ja będę oczywiście te miasta odwiedzał i pokazywał, co tam mniej więcej jest. No, tu jest taka ścieżka mała, ale to nie szkodzi, żeby oni się tutaj rozbudowywali. Mam nadzieję, że tu jest wystarczająco miejsca na rozbudowę. Wartość gruntu oczywiście jest dobra, tylko gęstość. Nie, no przychodzą ludzie, z tego co wiem, tak czy nie? Dokładnie nie ogarniam tego, na przykład jakie parki, że na przykład park dam naturalny, na przykład dla tych średnio zamożnych, to rozumiem, że on jakby przyciągam tutaj średnio zamożnych, tak? Tak mi się wydaje. A jak nie, no to po prostu... Poczko. To po prostu napiszcie mi w komentarzu. Tu oczywiście 10 na 10, oczekujący pacjenci. Dwoje, ale jak widzicie, rośnie nam. Tutaj. Rośnie nam kasa spokojnie. Także będę rozwijał po prostu to, co daje kasę. To na pewno jakoś rudą będziemy ten przechodzić tędy, ale niestety tylko 4 te szyby można mieć. Szyby, czy jak one się nazywają? Tak. Szyb rudowy. Dobra, bo miałem skończyć ten odcinek dużo wcześniej. I no jak mówię, to jest wersja, edycja specjalna SimCity. Można wbijać. Także dzięki za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Aldar RolePlays SimCity.